To już po raz drugi stolica województwa podkarpackiego gości zarówno przedsiębiorców z Polski, z Ukrainy, reprezentujących zarówno sektor outsourcingu, centra usług wspólnych, firmy konsultingowe, firmy doradcze, po to, żeby wspólnie się spotkać i porozmawiać o możliwościach współpracy oraz rozwoju sektora outsourcingu zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. Mamy 60 tysięcy studentów. Ci studenci w przyszłości będą potencjalnymi pracownikami tej branży, ale już studenci 4 i 5 roku studiów są potencjalnymi pracownikami. Zatrudnia ponad 244 tysiące osób. To znacznie więcej niż sektor motoryzacyjny czy sektor górniczy, a więc tradycyjne sektory polskiej gospodarki. Jest to branża, która rozwija się bardzo szybko, jest atrakcyjna dla nowych, młodych, polskich, świetnie wykształconych pracowników. The position that Poland has held over the last few years is known widely in the US, in the UK, in Western Europe. Ukraine has been starting to communicate their potential only recently. Last month, the country was named the offshoring destination of the year by the Global Sourcing Association in London for British buyers, basically, which are the biggest markets in Europe when it comes to buying outsourcing services. The main issue we discussed in the forum was the topic of open borders, and this is very crucial for Ukrainian business. We had two young, very successful Ukrainian business people on the discussion, and what they said is that in spirit it's very open, IT is all over the world, in practice it is getting better. There is a new legal structure to get visas, but it does take a little bit of time. But in terms of holding things back, there is no holding back Ukrainian talent. Of course, as we've heard today over and over, there are very strong IT and tech elements of what's going on both in Poland and Ukraine, but also in the broader region. It's not just about doing things as well cheaper, it's about doing new things better than they could be done elsewhere, which is absolutely where the region needs to be going. There's no long-term value in becoming a commodity hub. You need to establish yourselves up the value chain, and I think that's exactly what is going on, and I think some of the things we've heard at the event today have been resounding endorsements of that. Obecnie największym wyzwaniem dla branży outsourcingu w zakresie rekrutacji jest zapewnienie osób z językami obcymi, które nie są dość popularne w naszym kraju. Są to języki skandynawskie, ale są to też języki z południa Europy. Są to wymagania, które oczekują od nas klienci i jednocześnie chcą, aby osoby znające te języki miały też pewne
kompetencje związane z finansami bądź z branżą HR-ową. Cały dzień spędziliśmy na rozmowach outsourcingu, na rozwoju biznesu w Polsce, na Ukrainie oraz na bardzo ciekawej wymianie zdań pomiędzy gośćmi z różnych stron świata. Mieliśmy dzisiaj gości z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Serbii i innych krajów europejskich. Teraz czas zakończyć wydarzenie kieliszkiem czerwonego wina. Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu.